Nowa ekipa TVP przywróciła nadawanie na kanale TVP Info, jednak nadal trwa prawny spór o to, kto zarządza mediami publicznymi. Pojawia się coraz więcej głosów, że to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma przejąć kompetencje Rady Mediów Narodowych i wybrać nowe władze spółek medialnych. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomiej Sienkiewicz postawił w stan likwidacji spółki mediów publicznych. W miejsce nielegalnie powołanych przez niego zarządów spółek pojawili się likwidatorzy. My nie pozwolimy, żeby prawo było bezczelnie łamane przez uzurpatora, który tam siedzi, podaje się za likwidatora. Postawienie spółek medialnych w stan likwidacji to kolejny krok w przejęciu mediów publicznych przez rząd Donalda Tuska. To równie nielegalne działanie jak wyłączenie sygnału TVP. Info i wprowadzenie neoprezesów do telewizji polskiej, polskiego radia i polskiej agencji prasowej, komentuje poseł Pis Henryk Kowalczyk. No jest tylko próbą pudrowania albo jeszcze pogrążania tych mediów. Nie wiem, trudno to ocenić. Samodzielna decyzja ministra Sienkiewicza w sprawie postawienia mediów publicznych w stan likwidacji, tylko pogłębia bezprawie, które zaczęło się od zeszłotygodniowej uchwały Sejmu, analizuje konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski. Ponieważ władza nie przejmuje się prawem i stosuje prawo tak jak je rozumie. Wobec tego mogą tak postępować, jak będą chcieli. Dopóki władza ma w swoim ręku narzędzia. Walka koalicji rządzącej o media publiczne przybiera coraz ostrzejszy kurs. Poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński ujawnił podaną przez likwidatora TVP stawki gwiazd telewizji publicznej. Michał Adamczyk jako dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej w 2023 roku zarobił łącznie 1 127 1,127,000 zł. Samuel Pereira jako zastępca dyrektora TAI w tym samym okresie zarobił 439 tysięcy złotych brutto. Kolejny zastępca Taj Marcin Tulicki zarobił 687 tysięcy złotych brutto w tym samym okresie. Ujawnienie tych informacji wywołało oburzenie strony rządzącej. Tymczasem politycy Prawa i Sprawiedliwości przypominają ile to zarabiali dziennikarze mediów publicznych za czasów rządów PO-PSL. Tomasz Lis przez 9 lat pracy w TVP zarobił ponad 21 milionów złotych. Maciej Orłoś przez 2 lata pracy Zgarnął 2 miliony złotych. Z kolei Piotr Kraśko zarobił od 2015 do 2016 roku. Zainkasował 800 tysięcy złotych. O zgodnym z prawem sposobie rozwiązania problemów w mediach publicznych rozmawiał dziś prezydent z członkami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ustalono, że to Krajowa Rada ma przygotować projekt uchwały, który zapoczątkuje zmiany prawne w sposobie powoływania władz mediów publicznych. Mówi członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dr. Tadeusz Kowalski. Trzeba rozważyć wszystkie konsekwencje prawne e, takiego stanu rzeczy, a później dopiero rozpoczęcie prac nad jakąś dużą ustawą. Ze strony pana prezydenta padła taka wstępna deklaracja, że. E, jest poważnie skłonny zaakceptować takie rozwiązania prawne. Powrót do stanu prawnego z 2015 roku oznacza, że to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie powoływać i odwoływać prezesów i rady nadzorcze mediów publicznych w otwartych konkursach. Od 2015 roku robiła to budząca wątpliwości konstytucyjne Rada Mediów Narodowych. Media publiczne wymagają pilnej zmiany prawa, wskazuje inny członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, profesor Hanna Karp. Przecież każdego dnia media publiczne ponoszą straty z różnego tytułu. Jak również dziennikarze, którzy zostali bez pracy, właściwie wyrzuceni na bruk. No ta sytuacja nie może dłużej trwać. Ustawa jest potrzebna natychmiast, zaznacza konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski. Trzeba uchwalić ustawę. I nie można zasłaniać się tym argumentem, że prezydent Rzeczpospolitej tej ustawy nie podpisze. Trzeba rozmawiać. W 2024 roku spółka TVP planuje deficyt na poziomie 2,5 miliarda złotych. Z kolei polskie radio na poziomie 240 milionów złotych. Środki na pokrycie deficytu, które znalazły się w ustawie około budżetowej, zawetował prezydent Andrzej Duda.